wracając jeszcze do tak zwanej rozsądnej suplementacji, proszę Państwa, tam więc trzeba suplementować to, czego brakuje. Dwie rzeczy brakuje praktycznie każdemu i na stałe. To znaczy witaminy C i magnezu. I w związku z tym te dwa składniki polecamy suplementować na stałe. Osoby, które to robią, są w lepszej kondycji. Osoby, które to zaniedbują, no częściej potem chorują, słabną i tak dalej. Więc te dwa suplementy są potrzebne na stałe i zachęcamy ludzi, żeby sobie to suplementowały. Natomiast pozostałe suplementy stosujemy okresowo. Nie na stałe, okresowo, gdy czujemy, że trzeba, albo badamy, no bo niektórzy pytają, czy również nie na stałe stosować witaminę D3. Nie, proszę Państwa, zależnie od poziomu. Jeżeli mamy dobry poziom, powyżej 100, no to nie ma potrzeby suplementować. Owszem, jak jest już niższy, no to trzeba, nie? Bo też nasze organizmy bardzo potrzebują i przez choroby bardzo szybko zużywają witaminę D3.